Witam. W tym krótkim poradniku omówię kilka najważniejszych i najbardziej przydatnych węzłów żeglarskich wykorzystywanych także w ratownictwie wodnym i przedstawię, jak je zrobić. Ich znajomość jest bardzo przydatna nie tylko nad wodą. Węzeł kotwiczny służy przy mocowaniu liny do przedmiotu przywiązanego na stałe, czyli na przykład do kotwicy. Bliżej jednego z końców liny wiążemy supę. Końcówkę przekładamy dookoła środka mocowanego przedmiotu tak, aby powstały rogi. Powstały węzeł zabezpieczamy, przewlekając pozostałą końcówkę liny przez uprzednio zawiązany supeł i wykonujemy powtórny oplot wewnątrz supła. Innymi słowy, jedna linka podąża za drugą. Ósemkę wiążemy na końcu liny, jeśli nie chcemy, żeby nam uciekła. Zawiązując ją, faktycznie wygląda jak cyfra 8. Końcówkę liny bierzemy w dłoń i przekładamy raz z góry, raz z dołu liny. Aby węzeł zakończyć, końcówkę musimy przewlec przez dolny brzuszek ósemki. Wyblinka to węzeł stosowany do przywiązywania do wand. Wiązanie wyblinki jest proste. Warto zacząć od chwycenia linki na krzyż. Robimy dwie pętelki, składamy je i nakładamy na przedmiot o przekroju koła. Następnie zaciskamy. Warto to wiązanie wzbogacić jeszcze o jeden węzeł, tak jak tu. Węzeł szotowy służy do łączenia dwóch lin. W jednej dłoni trzymamy pętlę pierwszej liny. Drugą linę przekładamy, aby w ten sposób połączyć dwie liny. Węzeł bram szotowy to wzmocniony węzeł szotowy. Różnica polega na tym, że tutaj pętelkę trzeba opleść jeszcze raz. Węzły szotowe oraz bram szotowe wykorzystuje się także do wiązania ze sobą lin różniących się grubością. Węzeł zderzakowy, zwany też wantowym, służy do łączenia dwóch lin, ale tutaj jest możliwe ich przesuwanie. Układamy dwie liny wzdłuż siebie przeciwbieżnie. Końcówki wiążemy na biegnących obok żyłach. Potem możemy to zsunąć. Węzeł ratowniczy jest niezaciskającą się pętlą. To jeden z najważniejszych węzłów wykorzystywany w wodnych akcjach ratowniczych. Najpewniej stąd nazwa. Jest szybki w wykonaniu i mocny. W tym węźle chodzi o to, żeby umieć go zawiązać jednorącz, bo drugą dłonią musimy się trzymać liny, na przykład podczas holowania. Otaczam się liną. Jeśli jestem praworęczny, w prawej dłoni trzymam koniec liny, a w lewej część, za którą jestem holowany. Robię pętlę wokół nadgarstka. Końcówkę wkładam w pętlę, owijam linkę i wkładam z powrotem w pętlę. Całość się zaciska. To tyle. Mam nadzieję, że pomogłem.